Dzień dobry, witam wszystkich. Zgadnijcie, gdzie dzisiaj jestem. Jaka to linia? Jakie to miasto? Nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Witam z Katowic, a dokładniej z Brynowa. Właśnie rozpoczynamy trasę linii 13, linii, która ze względu na budowę centrum przesiadkowego na Brynowie właśnie jest obecnie eksmitowana ze swojej stałej końcówki, czyli Brynów Pętla, i rozpoczyna obecnie z Brynów Kościuszki. Ja tutaj na tym skrzyżowaniu muszę jechać prosto, więc wybiła godzina odjazdu, muszę wbić się na środkowy pas. Linia 13 została zmieniona nie tylko ze względu na budowę centrum przesiadkowego w Brynowie, ale również z uwagi na obsługę nowego centrum handlowego, galerii handlowej Ligota Libero przy ulicy Kolejowej, stąd też właśnie tutaj z Kościuszki jedziemy prosto. Rozkopane Katowice, które się budują. Tutaj mamy stop, wjeżdżamy bezpośrednio na pas, nie ma pasa rozbiegu, ale akurat nic nie jedzie tym pasem. Kolega z 653 przed chwilą pytał dokładnie o trasę, bo też pierwszy raz pojawił się na tej linii od dłuższego czasu i zastały go te zmiany. I ja tutaj nie jadę na przystanek Libero, tak jak ten autobus tutaj stał z prawej strony, tylko na kolejową Libero. Przystanek w innej lokalizacji. Jako jedyna nasza linia, nie będę zawracał na tym rondzie za przystankiem, tylko pojadę tak jakby dalej prosto, by dojechać na Ligotę. Jedyna nasza linia tędy kursuje właśnie w ten sposób. Jest to 13, linia, która nie dojeżdża de facto do centrum miasta, tylko kursuje właśnie w takiej relacji Brynów, Ligota, Panewniki do Rudy Śląskiej, do Kochłowic, Bykowiny. Przystanek Ligota, kolejowa Libero. Kolejowa to oczywiście ulica. Za mną już 11 z Czeladzi, która będzie na tym rondzie zawracać i pojedzie z powrotem na Piotrowice. Na tym dużym skrzyżowaniu, na którym byliśmy z sygnalizacją świetlną przed chwileczką, nie ma możliwości skrętu w lewo, stąd też te wszystkie autobusy, które jadą na Ochojec, na Piotrowice, muszą zawracać tutaj na tym rondku i obsługiwać ten przystanek Ligota, kolejowa Libero. Jest on na trasie. Dawniej żaden z tych autobusów tutaj nie zaglądał. Trasa przebiegała ulicą Rzepakową, ale ulica Rzepakowa obecnie ze względu na przyłączanie i budowę centrum przesiadkowego w Brynowie, ta ulica Rzepakowa teraz nie nadaje się do kursowania autobusami. Te trasy zostały zmienione i wszystko kursuje objazdami. Oczywiście tutaj trzeba prawe lustro pilnować, żeby jakiś rowerzysta przypadkiem nie jechał na wprost. Straciliśmy nawierzchnię asfaltową. Nie wiem nawet jak nazwać te płyty, które tutaj są. Co to jest za nawierzchnia, ale tędy dojeżdżamy do ulicy Kłodnickiej. Trzy
13 to jest taka dość osiedlowa linia. Kursuje poza centrum miasta, a w zasadzie jeździ tylko po osiedlach. No, ma taki przelot dłuższy pomiędzy Ponewnikami a Kochłowicami. Przelot dłuższy przez las, przez takie troszeczkę tereny niezabudowane, ale większość tej trasy to jest jednak kursowanie po osiedlach. W jedną stronę 13 jedzie przez 50, około 50-52 minuty. Jest dość długą trasą. Dawniej dojeżdżała ona do dworca autobusowego w centrum miasta. Obecnie jedyny dworzec na trasie to ten tutaj właśnie w Ligocie. W zasadzie jest to takie małe centrum przesiadkowe. Przy przystanku kolejowym Ligota Libera. Bardzo lubię tutaj przejazd tym tunelem pod tym wiaduktem kolejowym. Jest takie klimatyczne miejsce. Można powiedzieć, że ten autobus tutaj mieści się na styk. Linia 913 właśnie odbywa postój tutaj na tym centrum przesiadkowym. Tak naprawdę nie wiem, czemu ona jest nadal skrócona tutaj do Ligoty, do dworca PKP, zamiast kursować do Libero, jak robiła to dotychczas. Teraz ten autobus zajmuje tutaj ten środek centrum przesiadkowego, a to centrum przesiadkowe na pewno kojarzycie, jeżeli ktokolwiek z Was oglądał, bo mało było tam wyświetleń z takiego filmu, w którym opowiadałem właśnie o otwarciu, uruchomieniu tego centrum przesiadkowego, jak to wszystko tutaj działa w Katowicach. Zaraz, ja mam być 300 na dworcu, 616, tak. Tak, więc już mogę jechać. Wykręcamy się tutaj na tym rądku. Zrobimy to w taki sposób elegancki, żeby nie wjeżdżać za bardzo na tą kostkę, która jest na środkowej tarczy ronda. Oczywiście mam takie prawo, jeżeli jadę pojazdem gabarytowym, najechać na nią, ale tak elegancko, jak podczas egzaminu postarałem się tutaj zrobić to rondo. Dążę raczej na te światła, więc nie będę nawet się spieszył, a poza tym czas przelotu do Ponewnickiej jest dość długi, więc bez problemu zdążę do następnego przystanku dojechać na czas. A co do tego centrum przesiadkowego, o którym wspomniałem, to możecie sobie film obejrzeć, chyba możliwe, że wrzucę go w sugerowane tutaj, może ktoś będzie chciał, miał ochotę, taki tam film opowiadany o tym, jak wygląda sytuacja transportowa, wyglądała na zasadzie zeszły rok, ale dużo się nie zmieniło. Sytuacja transportowa w Ligocie, jak mieszkańcy podróżują do centrum Katowic, a jakie są możliwości właśnie z wykorzystaniem tego centrum przesiadkowego i pociągów, które zatrzymują się tutaj na stacji Katowice-Ligota. Dodam tylko, że autobusy dwunastki jeżdżą pełne, a te autobusy, które dowożą dwunastki, są autobusami bezpośrednimi z Ligoty do Katowic, do centrum Katowic. Natomiast te autobusy, które dowożą do dworca PKP w Ligocie, do tej stacji, do kolei, do tego centrum przesiadkowego, no to te autobusy niestety świecą pustkami i mało kto z nich korzysta, czyli jednocześnie mało kto też przesiada się na pociąg. A to dziwne, bo droga do Ligoty przeważnie jest zakorkowana.
a pociąg przecież jedzie dużo szybciej. Zaledwie 7 minut i jesteśmy w centrum Katowic. Jestem na czas, na Panewnickiej, w zasadzie mam jeszcze minutę do odjazdu. 30 sekund, odczekamy to. Zaraz będzie 18 po. Tak jest. I ruszamy punktualnie. Liga to Panewnicka. Od tego przystanku wjechałem na taki większy szlak autobusów. W zasadzie to do następnego skrzyżowania z sygnalizacją jest tutaj naprawdę dużo linii. Bo nie dość, że te cztery linie, które pojadą ze mną aż do Panewnik Bałtyckiej, gdzie później rozdzielą się, czyli oprócz 13 jeszcze 913, to jest ten autobus, który widzieliście, który stał na dworcu PKP w Ligocie. Do tego jeszcze 48 i 657. Te cztery linie pojadą taką samą trasą jak ja, aż do Panewnik, do Bałtyckiej. Teraz ciekawa sytuacja, bo ten przystanek Bazylika jest nowym przystankiem. Został stworzony najpóźniej z tych wszystkich przystanków tutaj na Ligocie. Nosi on inną nazwę niż przystanek, który jest po drugiej stronie, w zaledwie różnica lokalizacji to jest może 200 metrów, 150-200 metrów. Czyli de facto przystanek w przeciwnym kierunku nazywa się inaczej. Jest to Ligota Wileńska, a tutaj po prawej stronie już jezdni to przystanek Panewniki Bazylika, więc z jednej strony mamy Panewniki, a z drugiej Ligotę. Co śmieszniejsze, poprzedni przystanek to był Ligota Panewnicka, teraz Panewniki Bazylika, a następny to będzie Ligota Medyków, czyli naprawdę tylko jeden z tych przystanków to Panewniki. Szczałka, należy się jednak upewnić, czy nikt nie przechodzi, ani też nie wjeżdża nam tutaj na to skrzyżowanie. Z lewej strony jest wolne. I jesteśmy na Ligocie Medyków. Trochę słońce przyświeciło. Pojedziemy ten fragment tutaj z troszeczkę opuszczoną roletą. Tutaj mam wahadło, więc też muszę uważać. Akurat się uda przejechać bez zatrzymania. Samochód, który jechał naprzeciwko, się zatrzymał, więc mam bezproblemowy przejazd. Następny przystanek Kokociniec Płochy. Wjeżdżamy na osiedle Kokociniec. Następny przystanek jest na Żytanie. Trasą aż do Panewnik Bałtyckiej kursują cztery linie. Później one rozjeżdżają się razem z 48, 13 jedzie do Prochłowic. Natomiast 657 i 913 jadą tylko do Owsianej, czyli tak naprawdę dwa przystanki dalej. Punktualnie 23 mogą być na Kokocińcu Kijowskiej.
Nie wiem czemu, ale jak ten lektor wymawia kijowską, to wydaje mi się, że on mówi kokośniec pijacka. Też słyszycie? Kokociniec pijacka zamiast kokociniec kijowska. Tak mi się jakoś dziwnie kojarzy. Brakuje jeszcze tutaj kokociniec Izbowy Trzeźwień na żądanie. Chociaż jest taki przystanek, który się tak nazywa na sieci ZTM. Właśnie, możecie nam pisać jakieś najśmieszniejsze nazwy przystanków, które są w waszych miastach, czy też w waszej komunikacji miejskiej gdzieś, bo tutaj chyba już możemy odsłonić troszeczkę roletkę. Już tak słońce nie będzie świecić, bo będzie za naszymi plecami. Jakie znacie najśmieszniejsze nazwy przystanków, bo mi od razu kojarzy się właśnie Środula Izba Wytrzeźwień na żądanie. To zacna nazwa, naprawdę. Oczywiście cały zbiór przystanków w dzielnicy Wesoła, Wesoła Szkoła, Wesoła Kopalnia, aż najlepszy, chyba Wesoła Posesja 72A, to też jest hit. Czemu akurat ta posesja jest wesoła? Tego nie wiem. Ale jesteśmy dalej na Kokocińcu. Kokociniec Wybickiego.